Kto raz był tutaj, ten nie zapomni tego lasu. Wiosną zatopiony w zielonej aurze, latem skryty w tajemniczych cieniach, a jesienią rozpalony płomienną czerwienią. I pnie, jak kolumny okrągłe, strzeliste, okryte szarą, gładką korą. Buczyny zajmują 4% powierzchni lasów w Polsce, chociaż ich siedliska dochodzą do 14%. W naszym kraju przebiega północno-wschodnia granica występowania buków w Europie. Mazury, Mazowsze i Podlasie pozbawione są buczyn. Rosną często na glebach żyznych. Dlatego padły ofiarą ludzkiego zapotrzebowania na ziemię orną. Typowe dla nich są gleby brunatne, powstałe z iłów i glin. Pod ubogimi buczynami występują gleby rdzawe brunatne. Są to lasy lubiące wilgoć, ale mimo to poziom wód gruntowych pod nimi jest zazwyczaj głęboki. Gleby są dobrze napowietrzone, a przez korzenie zachodzi duża wymiana gazowa. Dlatego buczyny nie mogą rosnąć na terenach zalewowych. W Polsce występuje jeden z 40 gatunków buka – buk zwyczajny. Drzewo to rośnie ponad 300 lat i dochodzi do 45 metrów wysokości. Jednak wycinane jest znacznie wcześniej. Jego wiek rębności to 120 lat. Drewno bukowe jest twarde, spoiste i ciężkie, ale jest materiałem łatwym do obróbki. Tak wyglądają buki. Trudno je pomylić z innymi liściastymi drzewami. Wydaje się, że latem życie toczy się wysoko w koronach. Na ziemi, pomiędzy wielkimi pniami, ogarnia nas nieruchoma cisza. Zielony parasol przepuszcza niewiele światła i wody. Buki to, przynajmniej w mojej opinii, jedne z najpiękniejszych polskich drzew. Zarówno wiosną, kiedy mają piękne, jasnozielone liście, jak i jesienią, kiedy się te liście przebarwiają. No i zimą, kiedy te ich gołe pnie wyglądają jak jakieś skamieniałe nogi prehistorycznych zwierząt, jeszcze z tymi nabiegłymi nasadami korzeni. Korzenie bukowe są silnie rozwinięte w pionie i w poziomie. Stanowią żelazną podporę. Zwłaszcza boczne wbijają się w podłoże niczym pazury wielkiego ptaka. Popielato szara kora jest gładka i cienka. Jest to drzewo, które rośnie w wilgotnych lasach, w gęstych i cienistych lasach, więc kora buka jest bardzo cienka i jest bardzo delikatna. Nie dociera tutaj bezpośrednie słońce, więc ta kora nie musi być bardzo gruba. Drzewo nie potrzebuje grubszej. Rośnie w łagodnym, atlantyckim klimacie, a przed przegrzaniem słonecznym chroni je gęsta korona. Kwitnie w kwietniu i maju. Na tym samym drzewie pojawiają się kwiaty męskie i żeńskie, bo jest rośliną jednopienną. Kwiaty żeńskie w czterolistkowej osłonce. Męskie wiszą na długich osadkach.
Owocem są trójgraniaste orzeszki, które zawierają dużo białek i tłuszczów. Są zwierzęcym przysmakiem, dlatego z ich zbiorem należy się śpieszyć. Prażone w piecu jadali je także ludzie, zwłaszcza na przednówku. Urodzaj buka jest mniej więcej co 5-7 lat i w zależności od roku, czy on jest nasienny, czy nie, ta ilość bukwi jest różna. I jakość techniczna tak samo. Spod takiego drzewa możemy zebrać zarówno 2 kg, jak i 10 kg bukwi, w zależności od urodzaju. Trudno jest pomylić buki z innymi drzewami. Są zbyt charakterystyczne. Nie mogą udawać dębów, lip czy jaworów. Zawsze pozostaną sobą. Bo też zawsze będą rosnąć tylko tam, gdzie jest ich siedlisko. Nie można buków wzorem sosny sztucznie posadzić na piaskach lub torfach. Dlatego do dzisiaj lasy bukowe dotrwały na skromniutkiej powierzchni. Ale są miejsca, zwłaszcza w górach, gdzie buki osiągają znacznie większy udział. W Bieszczadach jest ich 45%, a w Beskidach 23%. To dużo. Buk, jaki jest, każdy widzi. I wydawać by się mogło, że tyle o tych drzewach wystarczy. Ale buk i buczyna to spora różnica. Przypomnijmy mniej zorientowanym, że buk to gatunek, a buczyna to typ zbiorowiska leśnego. A takie zbiorowiska, dla ułatwienia sobie i potomnym życia, warto podzielić na kilka działów. Na żyzną buczynę niżową, żyzną buczynę górską i kwaśną buczynę. Tę ostatnią, aby rozwiać wszelkie niedomówienia, podzielono na kwaśną buczynę niżową i górską. Jak je wszystkie odróżnić? Najprościej jest zacząć od ustalenia, gdzie są niże, a gdzie góry. Ubogie, kwaśne buczyny niżowe najczęściej występują na morenach czołowych. Pod drzewami zalegają gleby rdzawo-brunatne, a próchnica jest bardzo zakwaszona. W tej chwili jesteśmy w buczynie kwaśnej, gdzie roślin praktycznie nie ma. Ściółka rozkłada się bardzo wolno, dno lasu jest zasłane liśćmi i gałęziami buka, orzeszkami bukowymi, łupinami po orzeszkach i to rozkład ściółki jest bardzo wolny, aktywność mikrobiologiczna gleby bardzo spowolniona. W związku z tym to ściółka narasta, jest bardzo gruba warstwa próchnicy i odnawianie się drzewa często w tych warunkach zachodzi z dużym trudem. Na szczęście kwaśna buczyna niżowa należy do najuboższych lasów pod względem florystycznym. Prawie nic nie chce tu rosnąć, więc łatwo je rozpoznać. Drzewostan jest zwarty i czysto bukowy, brak krzewów. W runie najczęściej nic nie rośnie, a to, co jednak rośnie, to emigranci z lasów dębowych i borów. Konwalika dwulistna i szczawik zajęczy. Kwaśna buczyna górska, poza występowaniem w rejonie Dolnego Regla, od 600 do 1200 metrów nad poziomem morza, nie różni się wiele od tej z nizin. Tak samo jest uboga w gatunki roślin. Może tu rosnąć konwalijka i szczawik, ale ku zaskoczeniu mogą się pojawić także śmiałek pogięty, borówka czernica i kosmatka gajowa. W Sudetach jest dwukrotnie więcej buczyn ubogich niż żyznych. Nieco na wschód, w Karpatach, stosunek ten zmienia się całkowicie. Buczyn żyznych jest 5 razy więcej niż ubogich, a w Bieszczadach nawet 14-krotnie więcej.
Nieco trudniej jest rozpoznać żyzną buczynę niżową. Jest to las niemal czysto bukowy. Roślin zielnych nadal jest mało, chociaż więcej niż w kwaśnych. Te buczyny związane są z formami morenowymi, z wyniesieniami i morenami dennymi. Typowe dla nich są gleby brunatne, wytworzone z iłów i glin, a występują na Pomorzu, Kaszubach i w Wielkopolsce. Marzanka wonna, która kwitnie w maju-czerwcu, białe kwiaty, w tej chwili ma już takie kolczaste owoce rozpowszechniane, rozprzestrzeniane przez zwierzęta. No i dalej idąc, jeszcze mamy tutaj bardzo piękną i rzadką trawę, kupkówkę Ashersona, która rośnie w żyznych lasach liściastych i dla takiej buczyny żyznej, jak tutaj, jest charakterystyczna. Oczywiście oprócz tych roślin rosną tutaj również inne, chociażby podrost buka. W tym gąszczu młodych buków przeżywają tylko osobniki najsilniejsze, większość z czasem obumiera, ale te, które zostają, wystarczają, żeby odnowić las bukowy z czasem. Rosną też niekiedy rośliny kwasolubne, jak konwajlika dwulistna, jak szczawik zajęczy, a także perłówka, która występuje czasami w dużych ilościach. Na koniec żyzna buczyna górska, sudecka i karpacka. Obie są lasem dolnoreglowym. Sudecka rośnie najczęściej na północnych stokach, w środkowej i dolnej partii. W warstwie runa charakterystyczny jest żywiec dziewięciolistny, a oprócz niego mogą rosnąć szczyr trwały, marzanka wonna, lilia złotogłów i miodownik melisowaty. Buczyna karpacka to drzewostan bukowo-jodłowy z domieszką świerków i jaworów. Lubi siedliska wilgotne i chłodne. Drzewom towarzyszą częściowo te same gatunki zielne, co w Sudetach, ale dochodzi jeszcze tużyca, kostrzewa górska i czosnek niedźwiedzi. I to wszystko? Mógłby zapytać ktoś ambitny? Prawie. Za tym słowem kryje się jeszcze coś. Buczyna nawapienna, czyli storczykowa. Występuje raptem w kilku miejscach. Jest to bukowy, czasami bukowo-jodłowy, ciepłolubny las. Występuje w Pieninach, na Jurze Krakowskiej, w Sudetach i na Wolinie. W każdym z tych miejsc rosną inne storczyki. Na Wolinie buławnik czerwony i kruszczyk rdzawoczerwony. W Pieninach buławnik mieczolistny, a w Sudetach buławnik wielokwiatowy. Buczyna to żywioł, wyrazisty, choć zmienny. Nigdy nie trwa w uśpieniu. I kto choć raz wpadnie tu wiosną, latem czy jesienią, zachwycony zapamięta bukowy las na zawsze.
Dąb to drzewo powszechnie występujące w Polsce. Jednak zwarte, jednogatunkowe dąbrowy to rzadki widok. W naszej pamięci utrwalił się obraz kilkusetletnich drzew rosnących samotnie, o imponujących konarach i obwodzie. Tylko takie samotniki miały szansę dożyć sędziwego wieku. Te, rosnące w zwartym lesie, strzeliste, o równym pniu i niewielkiej koronie, szły pod topór. Gdy jedne ginęły, inne, nie nadające się na budulec, osiągały imponujące rozmiary. Największe wrażenie robi ich wiek – 600, a nawet 800 lat. Stojąc pod takim kolosem, obdarzeni wyobraźnią, ze wzruszeniem myślimy, że oto szumi nad nami świadek piastowskiej Polski. Drewno dębowe to świetny budulec. Nasi przodkowie wiedzieli o tym doskonale. A skutek tego taki, że nie ma w kraju naturalnych lasów dębowych. Wszystkie posadzone są ręką ludzką. Drewno dębu, jeżeli jest on ścięty, ma, tak jak tutaj widać, dwie barwy. Na zewnątrz jest jaśniejsze drewno, to jest tak zwane drewno bielaste, młode stosunkowo, kilkanaście lat sobie liczące. Natomiast wewnątrz jest drewno ciemniejsze, to jest to najcenniejsze drewno, bardzo dobrze przechowuje się w wodzie. Mało tego, obok grabu jest to jedyny gatunek, który samoistnie zatapia się. Nie tak jak inne gatunki pływa po wodzie. Przy bardzo długim okresie składowania, przechowywania w wodzie nabierają garbniki odpowiednich cech, a drewno zmienia kolor na czarny. I mówi się często o czarnym dębie, a z czarnego dębu wykonywane były najcenniejsze meble, tak zwane gdańskie. Z 200 gatunków dębów na świecie tylko 3 rosną w Polsce. Są to dąb szypułkowy, zdecydowanie najczęściej występujący, a także dąb bezszypułkowy i dąb omszony, rosnący tylko w jednym miejscu nad Odrą. Mam tutaj dwie gałązki, dębu bezszypułkowego i dębu szypułkowego. Dąb bezszypułkowy. Nazwa tego dębu bierze się stąd, że żołędzie, tutaj taka gałązka, którą wiatr jakiś czas temu strącił, w związku z tym i te liście już się zdążyły odbarwić, a żołędź jeszcze się nie przebarwił na brązowo. Żołędzie dębu bezszypułkowego są osadzone, wyrastają bezpośrednio z gałązki. Tutaj doskonale to widać. Natomiast ogonki liściowe są dość długie. Przekracza ich długość 1 cm, niekiedy nawet wynosi 2 cm. A dąb szypułkowy odwrotnie. Ma krótki ogonek liściowy i długą szypułkę z żołędziem. Poza tym są prawie identyczne. Więc kto nie zapamięta tych różnic, będzie miał trudności w rozpoznaniu polskich dębów. A te najbardziej znane, Bartek, Chrobry czy Bolesław, są właśnie dębami szypułkowymi. Dodać jeszcze trzeba, że obydwa gatunki krzyżują się. I wtedy tylko ekspert nas uratuje, oceniając, kto jest kim. Rozmiary drzewa zależą od tego, w jakich warunkach ono wzrasta. Mały dąbek rośnie bardzo powoli. Jeżeli będzie rósł na otwartej przestrzeni, to bardzo szybko zacznie budować grube konary swojej korony. Natomiast jeżeli będzie rósł w otoczeniu innych drzew, będzie tak jak ten gonny. I leśnicy mówią, i tak stosują to w praktyce, wszędzie, że dąb lubi rosnąć w szubie, ale z odkrytą głową, czyli wierzchołek dęba, żeby rosnąć, musi być odsłonięty. Wtedy będziemy mieli takie piękne okazy. W lesie, kiedy rosną te drzewa
w dużym zwarciu, stosunkowo blisko siebie, około 150 osobników na hektar, wówczas osiągają pierśnice przekraczające 80 cm, nierzadko dochodzi do 1,5 metra. Dęby rosną długo, ale tylko 200 lat rosną w górę. Potem jedynie rozrastają się wszerz. Lubią ziemię żyzną i wilgotną. Tu czują się najlepiej. Ale rosną także na suchych piaskach. Wtedy imponują chęcią do życia i niezłomnością charakteru, ale nie pokrojem. Podobne są do wielopiennych, skarłowaciałych krzewów. Dęby słyną z mocnych korzeni. Niestraszne są im wichury i okresowe podtopienia, a nawet kilkutygodniowe solidne powodzie. Kwitną w maju, tworząc jednocześnie liście i kwiaty. Są to drzewa jednopienne, co oznacza, że mają jednocześnie kwiaty żeńskie i męskie. Owocami dębowymi są żołędzie. Drzewa wydają pierwsze owoce najczęściej w wieku 45, a nawet 60 lat. To najwspanialsza pasza dla leśnych zwierząt. W czasach, gdy w Europie nie znano jeszcze kartofli, a drogie zboża były tylko dla ludzi, także domowe zwierzęta chowały się na tym przysmaku. Dębów było dużo, ludzi mało, więc wszyscy się pożywili. Wczesna wiosna. Dąbrowa powoli budzi się do życia. W koronach ledwo widoczny zielony nalot przypomina, że niedługo rozwiną się liście. To krótki okres, gdy promienie słoneczne docierają do samego dna lasu. To chwila, gdy ci najmniejsi mogą zaświadczyć o swoim istnieniu. Kwitną i owocują właśnie teraz. Za kilka tygodni, gdy liście drzew zacienią cały las, zakończą tegoroczną wegetację. Polskie dąbrowy można podzielić na dwie grupy. Dąbrowy kwaśnolubne i świetliste. Kwaśnolubne, czyli inaczej acidofilne, występują na siedliskach ubogich w zachodniej części Polski od Pomorza po Sudety. Około 400 metrów tutaj są jeziora wstecznej delty rzeki Świny, a w tym kierunku około kilometra jest Morze Bałtyckie. To jest taki obszar podmokły, na którym występują kwaśne dąbrowy, dąb szypułkowy rosnący z brzozą w zmieszaniu z bukiem, z klonem, z olszą. Rosną tu, oprócz dębów bezszypułkowych, buki, sosny, jarzębiny, a w dole borówki, kosmatki, śmiałek pogięty i konwalijka dwulistna. Te lasy dębowe związane są z klimatem atlantyckim. Ich siedliska zajmują około 50% Polski. Lubią pagórki moręczołowych o glebach gliniasto-żwirowych. Im bardziej na wschód,
tym siedliska zajmowane przez kwaśne dąbrowy upodobniają się do borów mieszanych. Dominują dęby bezszypułkowe. Rośnie sporo sosen, leszczyny, jarzębiny, traw i borówek. Wśród mchów najwięcej jest płonnika strojnego. I wreszcie dąbrowa świetlista, spotykana na piaszczysto-żwirowych wzgórzach morenowych. Powstały na skutek działalności człowieka w lasach przede wszystkim grądowych. Przez tysiąclecia zwierzęta domowe wypasano w lasach. Zjadały lub niszczyły młode podrosty drzew. Powstawały wolne przestrzenie, na których zasiedlały się gatunki łąkowe. Jest to świetlista dąbrowa, siedlisko niezwykle rzadkie u nas w Polsce, bardzo bogate gatunkowo, w którym w runie możemy odnaleźć gatunki o bardzo różnych, czasami wręcz skrajnych, wymaganiach siedliskowych. Na jednym płacie znajdujemy i gatunki borowe, i gatunki łąkowe, i gatunki murawowe, bądź gatunki występujące w takich ciepłolubnych okrajkach. Czasami na powierzchni 200 metrów kwadratowych w runie możemy odnaleźć nawet 60 gatunków roślin naczyniowych. Na to, że mamy do czynienia z rzeźniczą postacią lasu dębowego, wskazuje nam przytulia Schulteza, Galium Schultezi. Poza Galium Schultezi jest również bluszcz pospolity, gatunek, który podlega ochronie częściowej w Polsce, spotykany jest właśnie w żyznych lasach liściastych. Tutaj mamy go w lesie dębowym. Kolejny gatunek najczęściej spotykany w lasach żyznych i podobnie jak bluszcz podlegający ochronie gatunkowej, czyli przylaszczka pospolita, Hepatica nobilis, o bardzo charakterystycznych liściach. Bardzo charakterystyczna blaszka liściowa. Właściwie gatunek nie jest do pomylenia z żadnym innym. Mamy kolejny gatunek chroniony, tym razem objęty ochroną ścisłą w Polsce. Jest to miodownik melisowaty, czyli Melitis melisophyllum. Gatunek, który swoim zasięgiem obejmuje południową i środkową Europę, w Polsce osiąga północną granicę swojego zasięgu. Głosownica pierzasta, Brachypodium pinnatum, jeden z gatunków wskaźnikowych dla dąbrowy świetlistej. Sierpik barwierski, Ceratura tinctoria, gatunek na stałe przywiązany do łąk zmiennowilgotnych. Tutaj występujący w lesie dębowym, korzeń tej rośliny był wykorzystywany do pozyskiwania żółtego barwnika. Koronilla varia, czyli cieciorka ptra, gatunek z rodziny bobowatych, czyli fabace, najczęściej występuje w takich ciepłolubnych okrajkach, ciepłolubnych zaroślach, na skrajach lasów. Tutaj występuje w świetlistej dąbrowie. Poza gatunkami łąk zmiennowilgotnych, lasów żyznych, występują także gatunki typowo borowe i spotykane głównie w lasach iglastych. Jednym z nich jest borówka czernica, borówka czarna, Vaccinium myrtillus. Dęby rosną tu w towarzystwie lip, sosen, grabów, leszczyny, grusz i głogów. Im więcej czasu minęło od wypasów, tym szybciej dąbrowy świetliste stają się ponownie grądami. Ale nie wszystkie. Co powoduje, że ciągle są spotykane? Nie wiadomo. Może jednak staną się lasami naturalnymi?